Cześć, witam Was na moim kanale Gowoca495. W tym odcinku pragnę Wam zaprezentować głośnik Bluetooth od nieznanej ta firma. Otwieram to opakowanie. W zestawie znajduje, opakowaniu znajduje, opakowaniu znajdują się instrukcje obsługi wielojęzykowa. Głośnik i kabel 2 w jednym, czyli w jednym to jest mikro USB, a 2 to jest mini jack i standardowy USB do ładowania. A tutaj mamy w głośniku. Tu jest w tym maskownica, tu jest i tu jeszcze światełko, tutaj to są światełka LEDowe. Tu jest głośnik po prawej stronie, a po lewej to jest wylot bas reflex. A na górze to jest mode, czyli źródło wybierania dźwięku. Krótko przycisnąć, czyli od poprzedni utwór. I długo nacisnąć, czyli przyciszanie. Otwórz pauza. I jeszcze automatyczne wyszukiwanie stacji radiowej. I jeszcze jest wykonanie i rozłączanie połączenia telefonicznego, jak smart telefony dzwonią. A tutaj jest następny utwór, krótko przycisnąć, a długo przycisnąć to podgłaszanie. A tutaj mamy z tyłu na panelu dolnym, to jest na dole, to jest, tu są takie gumowe nóżki, bardzo fajne. A głośnik ma 3 waty mocy. I bateria ma 300 mAh. A ma na panelu tylny mamy slot na karty micro SD, wyjście na słuchawki, port USB, nałożymy, można pendrive'a podłączyć, port micro USB do ładowania i AUX. A tu jeszcze jest. A tu jest taka dioda, jak jest bateria, jak jest słaba bateria i jak się ładuje, jak jest w prądzie, to jest taka diodka czerwona. A tu jest włącznik, włącz, wyłącz. Dobra, teraz włączam głośnik. Power on. Bluetooth mode. Dobra. Mam naszykowany telefon Samsung Orbi 2. Włączamy. Ustawienia. Komunikacja Bluetooth. Pairing. Szukaj. BT Speaker. No i się połączył. To teraz włączamy jakąś muzykę. Oczywiście tu nie posiada żadnych praw autorskich. Na przykład Dawid Bulla, Unexpress. Podgłosimy. A tu jest takie pikanie, że to jest maksymalna głośność. Tylko, że niestety basu nie słychać, przykro mi. Wychodzimy z tego. Ja teraz rozłączamy. To teraz podłączę, zanim włączę, przyłączę na radio, podłączamy teraz kabel i przyłączam i wciskam tryb mode.
żeby przyłączyć na radio. Nie wiceminister, ale wicepremier Jarosław Kaczyński. Oczywiście, przepraszam za pomyłkę. Czy środowa interwencja policji była prawidłowa? I to jest właśnie radio FM. Czy zajmie się tymi zdarzeniami Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, której jest pan wiceprzewodniczącym Piotr Kaleta? To teraz przyłączamy na AUX. Właśnie teraz przyłączyłem na AUX. Podłączamy do telefonu. Tym razem inną piosenkę wybiorę. Niech będzie to Dropout. Let's go. Wychodzimy z tego. Odłączamy teraz głośnika. I teraz teraz pendrive'a podłączamy. I w tym mam też piosenki. USB mode. Zatrzymujemy. Odłączamy teraz. Tylko, że nie wiem, przepraszam bardzo, że nie mogę znaleźć tego karty SD, microSD w tym. Nie, bo że nie mogę słuchać muzyki, bo nie mam tej karty. Przykro mi. Bo tam są moje piosenki, które nie mają żadnych praw autorskich. Więc nie będę tego robił. Muszę kiedyś poszukać. Tą kartę microSD. No dobra. To tyle na moim. Wyłączamy. Dobra. To tyle na moim filmiku. I co, podobał wam się mu filmik? Jak się podobał, to dawajcie łapkę w górę. A jak nie, to trudno. Subskrybujcie mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moim filmikiem na moim kanale. No i co? Ja nie przedłużam czasu spędzonego z moimi znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć!